Kiedy wyjątkowy wygląd spotyka się z najwyższego stopnia komfortem, powstaje seria limitowana z Selekcją. Wybierz swojego Citroena z limitowanej serii Selekcją. Citroen C3 już od 290 zł miesięcznie. Citroen. Creative Technology. Za górami, za lasami, w bursztynowym domku mieszkał sobie pan czarodziej, który miał ten dar wspaniały, że potrafił bajki tworzyć, które bardzo były piękne. Ów czarodziej, Julian Tuwim, mistrzem słowa był największym i zostawił nam bajeczki, które każde dziecko polskie winno poznać jak najszybciej. W jego bajkach tu uwaga, wielka wiedza jest zawarta, a my dzisiaj dzięki niemu piękną podróż odbędziemy. Witam wszystkie dzieci bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogłam się dzisiaj z wami spotkać, aby przedstawić wam bajki pana Juliana Tuwima i dzięki nim odbyć podróż do krainy fantazji. Ale będzie to również podróż do zaczarowanej krainy teatru, do której zabierze was teatrzyk na Przymorzu, prowadzony przez Wiesława Nowickiego i przeze mnie, czyli Wandę Neumann. Jeszcze raz witam. A czy lubicie podróżować? Bo ja też, chociaż nasza dzisiejsza podróż będzie odmienna od wyjazdów na wakacje. Będzie to podróż do krainy bajek. Bardzo ciekawa to kraina. Wiele razy już tam byłam, poznałam jej mieszkańców, zaprzyjaźniłam się z nimi. Mam nadzieję, że i dla was od dzisiaj staną się oni także przyjaciółmi. A powiedzcie mi, czym najbardziej lubicie podróżować? Samochodem, pociągiem czy może samolotem? Kto samolotem? Ręka do góry. No, jest trochę chętnych. Opuśćmy rączki. Postaram się was nie zawieść, chociaż bajce to nigdy nic nie wiadomo. Proponuję jednak, żebyśmy naszą dzisiejszą wyprawę do krainy bajek pana Juliana Tuwima rozpoczęli pociągiem. Zgadzacie się? Wyobraźmy sobie zatem, że już zajęliśmy miejsca w wielkim i pięknym pociągu, który zaraz ruszy w drogę. No dobrze, przecież bez lokomotywy nasza podróż nie mogłaby się odbyć. Nie będzie to jednak lokomotywa spalinowa, nie elektryczna, ale stara, poczciwa i zarazem wspaniała lokomotywa parowa. Wszystkie dzieci są gotowe? Możemy ruszać? No to w drogę! Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Uf, jak gorąco, uf, jak gorąco, uf, jak gorąco, uf, jak gorąco, już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza stali, i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie, o, ho, ho. W dziesiątym kufry, paki i skrzynia, tych wagonów jest ze 40, sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści, lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para. Puch, koła w ruch, najpierw powoli, jak żółw ocięża, ruszył maszyn po szynach, ospal, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci,
koło za kołem. Zapraszam, pierwszy rządek proszę i drugi. I koła stukocą i pukali stuk. To tak, to gładko, tak lekko, tak to ci się da. Jak gdyby to była piłeczka, jest tak nieciężka maszyna, zjajana, zdyszana. Lecz troszka i graszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gra? A co to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, bumbu. To para gorąca trawiła to w ruch. To para, co skokła rurami do tło, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się to. Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą i stuka i puka. To tak, to tak, to. Tak, to tak, to szybciej, szybciej. Teraz jest suszy. I teraz idzie, proszę szybciej. I hamujemy. No i przyjechaliśmy. Aha. Męcząca to była podróż? Tak. Pozwólmy zatem odpocząć naszym podróżnym. A my tymczasem rozejrzymy się, dokąd przyjechaliśmy. Trochę się cofnijcie, tak? Wszyscy się cofamy. Dokąd przyjechaliśmy? Ja myślę, że dobrze wziąć lornetkę, prawda? Żeby, proszę bardzo, lepiej się widzi przez lornetkę. Zaraz się okaże, dokąd przyjechaliśmy. Na pewno będzie jakaś informacja. Jest rzeczywiście. Przecież to sławna ulica Wesolińska. Koniecznie muszę przedstawić wam niektórych jej mieszkańców. Ale od kogo my tu zacząć? O! Może od tego pana, który stoi na balkonie, trzyma taką pałeczkę w ręku i patrzy na nutki umieszczone na pulpicie. A wiecie, kto to jest? Pan dyrektor. Oczywiście. A jak się nazywa? Może ktoś zna? Pan? Dyrygent. Tak, już powiedziała koleżanka, ale jak on się nazywa? Pan Trafliński. To posłuchajcie. W Śpiewowicach, w pięknym mieście, na ulicy Wesolińskiej mieszka sobie słynny śpiewak pan Traisław Trawaliński. Trollo, 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 jest i kotek, kotek zwie się Tralalotek, oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna tralaruszka. Co dzień z rana, po śniadaniu, zbiera się to zacne grono, by zaśpiewać na cześć mistrza jego piosenkę ulubioną. Gdy podniesie pan Trawisław swą pałeczkę, tralaleczkę, wszyscy milkną, a po chwili śpiewa cały chór piosneczkę. Trollo, 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 trollo. Tak to pana Trawisława, jego świetny chór wychwala. Wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz batutę ujął i sam w śpiewie się rozpala. Trollo, 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 trollo. Słychać pieśni o gospodarzu. Już śpiewają domownicy i przechodnie na ulicy. Śpiewa szofer, tralalofer, i kucharka, tralalanka, pokojówka, tralalówka, i gazeciarz, tralaleciarz, i sklepikarz, tralalikarz, i milicjant, tralalicjant, i pan doktor, tralaloktor, i adwokat, tralaloka. Nawet mała myszka, szara tralaliszka, choć się boi kotka, kotka tralalotka, siadła sobie w kątku, w ciemnym tralalątku i też piszczy cichusieńko. Tralala, tralala, tralala. Myślę, że teraz nikt nie ma wątpliwości, że na ulicy Wesolińskiej jest rzeczywiście bardzo, bardzo wesoło. Przekonacie się o tym, gdy poznacie innych jej mieszkańców, a może zaczniemy od tych mieszkańców, z którymi mamy ustawiczne kłopoty. Na pierwszy ogień pójdzie nasz drogi
Grzesio, ciekawa jestem. Co powiecie o jego zachowaniu? Ha, ha, ha. To ciekawa sprawa. Zaraz się okaże. Rzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki? Tak jak prosiła? List, proszę cioci, list. Rzuciłem, ciociu miłe. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Cię cię kocha, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, kłamiesz, Grzesiu. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać. Nie pozwolimy, proszę cioci. Mój Leon czeka na ten list. Daj mi słowo. No słowo daję. I pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona. A koperta, no taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i Łódź, i ta ulica z numerem. Pamiętam wszystko. Ze znaczek był z Belwederem. A jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. Jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. Jechała taksówka i powóz. I krowę prowadzili. I trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki. Jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. No i co powiecie o naszym Grzesiu Kłamczuszku? Ładnie się zachował? Stanowczo musi się zmienić ten mieszkaniec z ulicy Wesolińskiej. Ale nie tylko on. Posłuchajcie opowieści o Dyziu Marzycielu. Położył się Dyzio na łące, przygląda się niebu błękitnemu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste, że to nie stosy ciastek. I szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat. Leżałbym sobie, jak leżę, na tej murawie świeżej. Wyciągnąłbym tylko rękę i jadło. I jadło. I jadło. Oj, Dyziu, Dyziu. To ładnie tak wylegiwać się na łące, że przynosi ze stopni ze szkoły. Na szczęście Dyzio obiecał mi, że się zmieni. Ach, słuchajcie, przypomniałam sobie, na ulicy Wesolińskiej mieszka również pan Hilary, który przeżył ostatnio. Posłuchajcie! Biega! Krzyczy pan Hilary! Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, parto maca. Skandal, krzyczy! Nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska sapie. Szpera w piecu i w kominie, myśli w dziurze i w pianinie. Już podłogę chce wyrywać. Już milicję zaczął wzywać. Nagle! Serka do lusterka. Nie chcę wierzyć, znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że je ma gdzie? Na własnym nosie. Otóż to i później pan Hilary śmiał się z siebie i ze swojej przygody, gdy ktoś mu ją przypomniał. Myślę, że rzeczywiście wesołość na naszej ulicy Wesolińskiej na pewno zdążyliście się zaprzyjaźnić z niektórymi jej mieszkańcami. Prawda. Przecież na ulicy Wesolińskiej w małym domku mieszka również pan dziadek. Tak. Przeżył ostatnio nieprzyjemną przygodę. Skończyła się szczęśliwie, więc myślę, że z przyjemnością jej posłuchacie. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka.
więc ciągnie rzepkę. Dziadek nie może. Ciągnie i ciągnie. Wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, a ty za mnie złapcie. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Przyleciał wnucze, babci się złapał. Poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Przydałby się ktoś na przyczepkę. Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Więc woła wnuczek. Szczeniaczka wróczka. Przyleciał mruczek i chwycił wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka. Aj! Przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co nie życzymy? Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek, pomóż nam kiciu. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj! Przydałby się ktoś na przyczepkę. Potem się zapył, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła. Więc? Woła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj! Przydałby się ktoś na przyczepkę. Potem się sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską. Krzyknęła kurka, no pomóż nam gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj! Przydałby się ktoś na przyczepkę. Chodźcie do przodu. Potem się sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko pociąg długonos. Chodźże tu, Boćku, do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicie za mruczka, mruczek za wnuczka, mruczek za babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Przydałby się ktoś na przyczepkę. Potem się sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą. Zielona żabka. Łapała bączka, żabka za bączka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicie za mruczka, mruczek za wnuczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. A na przyczepę żabka za żabkę. Chodź. Bo na tę rzepkę też miała kartkę, tak? Tylko stańcie tak, żeby nie... Tak może czy w tę stronę, żeby się o róg stołu nie uderzyć. Tak? Tak, uważajcie na ten szybko, dobrze? O, jeszcze troszkę bliżej, tam się przesuń. Tylko się uwaga teraz na siebie, żeby się nic nie zdarzyło. Patrzcie tu bliżej jeszcze mnie, tak? Tak się zawzięli. Tak się nadeli. Schylamy się, schylamy. Że nagle rzepkę... Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na wnuczka, wnuczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabkę, żabka na kawkę, a na ostatku kawka gdzie? Na? Krawkę. Brawo! Dziękuję za pomoc. Jeszcze raz podziękujmy wszystkim za pomoc. Bo dzięki waszej pomocy przygoda dziadka zakończyła się szczęśliwie. No dobrze, ale chyba pora ruszać w dalszą drogę do krainy bajek pana Juliana Tuwima. Tym razem udamy się w dalszą podróż samolotem, czyli jak się dawniej mówiło, aeroplanem. W naszej podróży towarzyszyć nam będzie śliczna kurka, złote piórka, babcia.
Tak jak już wspomniałam, udamy się w naszą podróż samolotem. Ja myślę, że słyszeliście nieraz, jak taki samolot głośno warczy, ile musi siły w silniku mieć, żeby się oderwać od ziemi, prawda? To myślę, że chłopcy szczególnie się tym interesują. Ja myślę, że sama to ja nie dam rady, wobec tego poproszę na chwilę, ale poczekajcie, żeby wszystkie dzieci na chwilę stały na swoich miejscach. Na swoich miejscach stajemy, bo spróbujemy uruchomić silnik samolotu. A poza tym uruchomimy trochę nasze ciała, żeby nam się nie nudziło, prawda? Żebyśmy troszeczkę się poruszali. Ja myślę, że teraz dacie z siebie całą siłę, jaką macie. Uwaga, spróbujemy oderwać się od ziemi. A jak się oderwiemy i samolot pójdzie w górę, to tam na górze jest zupełna cisza. I wtedy wyciszymy się zupełnie i posłuchamy, co dalej się dzieje. Uwaga. Robimy to, co ja się tam zapędziła, aeroplan zobaczyła, a że była dobra skoczka, skoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia kurka też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, drapać, rzucać, szarpać, latać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął. Niespodzianie śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka wskrzep, babcia płacze. Co się dzieje? Kurko, patrz, kurka gdacze, babcia płacze. A on sobie fryga skacze, coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka podradziowi, kulka drapie, śrubki skrobie, aeroplan coraz wyżej, coraz śmielej, coraz chyżej. Rano popatrzyły, dziwy zobaczyły, wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki blasku, domy, klocki drewniane, pola, kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki. Krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. A patrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię zasłoniły. A babciu krzyczy kurka na głowie, staruśka. Aż tu nagle w środku nieba księżyc zjawia się nad nimi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łykie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot puknął, ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje. Ko, 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 ko. Ko, 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 ko. I w ten sposób, przy pomocy bajkowego samolotu, znaleźliśmy się na ulicy Zwierzynieckiej. To tutaj działa słynne w świecie ptasie radio. Ale nie tylko. Na ulicy Zwierzynieckiej mieszka również pani Słowikowa, która przeżyła ostatnio dosyć nieprzyjemną przygodę ze swoim mężem, panem Słowikowem. Posłuchajcie. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 9 miał być na kolacji. Wszystko stygnie, zupka z muszek, na wieczornej rosie 6 komarów nazywanych w konajowym sosie. Motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napachli, szary piórka uskumali, srebrny głosik skradli. To
to przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos, majątek. Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze. Gdzieś ty lata, gdzieś ty fruwa, przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka, wiesz, moje złotko, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotką, piechotką, piechotką. Myślę jednak, że nie najlepiej zachował się pan Słowik, wracając tak późno, bez uprzedzenia, prawda? O właśnie, zgadzacie się ze mną. A, przecież tu na tej ulicy Zwierzynieckiej mieszka jeszcze jeden taki mieszkaniec. Czuje on się świetnie, lecz przez swoją niezgrabność i ciągłe zapominalstwo martwi inne zwierzęta. O kim ja myślę? Kontrobaski! Tak jest. Koniecznie muszę wam o nim opowiedzieć. Był sobie słoń. Wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń, lecz straszny był zapominalski. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąby, z którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe, oprócz pamięci. Zaprosił kolegów słoni na karty na pół do czwartej. Przychodzą, ryczą: dzień dobry, kolego! Nikt nie odpowiada. Nie ma Trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał, nie przyszedł. Małą chłopczyka i dziewczynkę. Miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta. Ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła: Trąbek! Bąbek! Córce na imię po prostu Kachna, a ojciec woła: Grubachna, Wiergachna. Nawet własne imię wymawia. Gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski. Mówi: jestem Tobiasz Wimbalski. Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej Bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada: idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta. I wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem. Błąka się, krąży, jest coraz później. Aż do kowala trafił, do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał, przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem kowalskim i mówi: wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek. I chlust go wodą, sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk: co to? Nie mów nikomu, to dla pamięci. O czym? No chciałem. A co chciałeś? Nie wiem. Już zapomniałem właśnie. Co my teraz zrobimy z tym naszym Tomaszem Zapominalskim? Chyba mu będziemy wszystko zapisywali na karteczce. A czy wśród was też są takie dzieci zapominalskie? O? Tak czy nie? Ktoś się przyzna? Ja trochę... Ojojoj, ja ciebie nie widzę i nie słyszę, nie chcę tego słyszeć. Słuchaj, koniecznie musimy wszyscy pamiętać o swoich obowiązkach, nauczyć się tego. To nie jest takie trudne, żeby mamusi, my tatusiowi w domu, a panią w przedszkolach czy w szkole potem pomagać, prawda? No właśnie. Ale słuchajcie, przecież wspomniałam wam już dzisiaj o ptasim radio. A powiedzcie mi,
gdzie można usłyszeć prawdziwe ptasie radio? W lesie. Oczywiście, prawidłowo odpowiedziałaś. Na łące. Na łące też, a gdzie jeszcze? W parku, prawda? Gdzieś na dworze, gdzie są drzewa, krzaki. Tam wszędzie mieszkają ptaszki, mają swoje gniazdka w ogrodach. I teraz się zbliża pora, kiedy możemy troszeczkę nastawić ucha i posłuchać. Nawet koło bloków czasami na drzewie siedzi ptaszek i sobie pięknie śpiewa teraz wiosną, prawda? A chcecie posłuchać teraz poetyckiego ptasiego radia, który pan Julian Tuwim napisał? Chętnie, tak? To wobec tego musimy teraz się wyciszyć jeszcze raz, żeby wszystko wysłyszeć. Halo? Halo? Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptaka, kto nie ptaka. Po piąte, przez dziesiąte, będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit, pilitać i pim, pilić. Ptaszki następujące. Słuch, rubel, kosja, spółka, dzięcioł, kogut, gil, kukułka, wilka, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo? Radio, radio, dio, 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 drio. Pio, 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 pio. Halo, 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 halo. No to wróbel zatrzykał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew ktolika. To nie teatr ani cyrk. Patrzcie go! Rozproszył piórka i wydziela się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liry. I tak zaczął ćwierkać, ćwikać, czyrkać, czyrkać, czyk, czyrkać, że aż kogut na patyku zapiął głośno. Kukuryku! Jak usłyszy, to kukułka wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku, nie ustąpię, ryku, chodź do jutra skrzycz. Ale kuku moja rzecz zapukała. Kuku, kuku. Na to dzięcioł stuku puku. Czajka woła, czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzie, byłaś gdzie? Piłaś co, byłaś? Przepileczka, chodź tu, pójdź tu. Masz co? Daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki, szczebiot, wświergot, zgiełk, o taki. Daj tu, rzuć tu. Co masz, piórko, korek, sznurek? Ja ćwiecz, nie ćwiecz. Gdyby gniazdko przylep, to przytwierz. Nie dasz mi taki ty. Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Tak jest, moi mili, stare polskie przysłowie o tym, że zgoda buduje, a nie zgoda co robi? Rój? No. Buduje. I tym razem się sprawdziło, ale muszę was pocieszyć, że więcej takich awantur wśród ptaków nie było. Zanim pożegnamy się z ulicą Zwierzyniecką, z ulicą Wesolińską, chciałabym opowiedzieć wam o tym malutkim kotku, którym nie tak dawno zaopiekowały się zwierzęta. Ja myślę, że dzieci pomagają zwierzętom, co? Tak, na pewno? No ja myślę, że macie jakieś jedzonko, czasami trzeba gdzieś coś tam im podrzucić. A kto chce być kotkiem? Ja! Już mamy dziewczynkę, która nie brała jeszcze udziału. Muszę być sprawiedliwa. A powiedz mi, jak ty masz na imię? Julcia. Julcia? Julcia. Co? Julcia. Julcia. Tak zrobiła, ale dlatego powiedziałaś. Słuchajcie, Juleczka przy mojej pomocy powie wierszyk o kotku, który zapewne wszystkie dzieci znają. Tylko zapewne nie widzieliście, że ten wierszyk o kotku napisał kto? Julian. Wszystkie dzieci. Pan Julian Tuwim. Miauczy kotek, miau. Coś ty kotku miał. Miałem ja miseczkę, mleczka. Teraz pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciała. Zdycha kotek. O, co ci, kotku, co? Śniła mi się wielka rzeka.
wielka rzeka pełna mleka, aż po samo dno. Pisnął kotek, pii, pii, koteczku, pii. Skulił ogon, zmrużył się pierw, śpi i we śnie mleczko chlipie, bo znów mu się śni. Brawo dla Julki Ubańskiej. Brawo, brawo. Słuchajcie, pora ruszać z powrotem z naszej podróży. Proszę, teraz może bym poprosiła, ale teraz tu nie mamy tak za dużo miejsca. Musimy tą grupę zaangażować, żebyśmy sobie zrobili miejsce na pociąg. Najpierw powoli, jak żółwo cięża, ruszyło, maszyło, poszyło. Ospa szarpnęła wagony i ciągnie z mocą. I kręci się, kręci koło za koło. I biegu przyspiesza Igna coraz prędzej. Studni stukało moce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na prost? Po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na tak. Do tak tu turkoce i puka i stuka. Kamujemy! No i przyjechaliśmy. Dobrze się bez katastrofy. Siadamy jeszcze, ponieważ widzę, że jesteście w dobrym nastroju. Ale ja teraz nie mogę tu wyjść. Proponuję, żebyśmy pożegnali się piosenką pana Tralalińskiego, którą dzisiaj wam śpiewałam, ale ja myślę, że teraz z wami będzie jeszcze lepiej. A może ktoś z chłopca jakiegoś poproszę, chcesz przyjść? Chodź. Kto chce być panem Tralalińskim, co? No, no, no. Jasiu chce. Nie przyjdzie Jasiu. No to chodź Jasiu, chodź Jasiu. I nie sobie stań tutaj. Zobacz, ja ci dam teraz ten melonik. Ale przystojny jesteś teraz. Słuchajcie, trochę się cofnijcie, bo ja się boję, że przy dużym zamachu może być źle. Trzymamy rączki, tak? Troszeczkę się cofnij, tak? Żeby... O, Jasiu, zobacz. Bardzo łatwe to jest, nie bój się. W dół i z powrotem, w dół i z powrotem, w dół i z powrotem, w dół i z... Umiesz? O, Jasiu, świetny jest teraz. Uwaga, i śpiewamy. Tralla, 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 sam tralla, 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 świetnie sobie poradziłeś, a teraz brawa dla mnie, jeżeli zasłużyłam. Dziękuję. Słuchajcie, było mi bardzo miło dzisiaj spotkać się z wami. Specjalnie do was dzisiaj przyjechałam. Myślę, że przede wszystkim podziękowania pani dyrektor i paniom tu z biblioteki się należą, ponieważ pomyślały o tym, żeby zrobić wam taką przyjemność i spotkanie, spotkać się z wierszami Juliana Tuwima, które przecież wszystkie dzieci znać powinny. I to jest teraz ten moment, kiedy jesteście w tym wieku, żeby poznawać naszą polską klasykę dziecięcą. Pan Julian Tuwim, jeszcze był drugi, pan Jan Brzechwa, autor, który też kochał bardzo dzieci. I chciałam was zachęcić do tego, żebyście przychodzili tutaj do biblioteki, bo tu wszystkie te mądrości w książkach się znajdują i pożyczali sobie różne wiersze Tuwima, bo jeszcze ich jest dużo, nie wszystkie dzisiaj ja wam powiedziałam, można sobie poczytać. Również Jan Brzechwa napisał dużo pięknych rzeczy, Kornel Makuszyński. Pamiętajcie, bo zapytacie panią, co możecie poczytać ładnego i pani wam wskaże. O, coś zaproponuję, coś, co was ucieszy, bo słuchajcie, obcowanie z książką
jest rzeczą bardzo ważną, nawet ważniejszą niż telewizor i oglądanie tych różnych rzeczy, które czasami jakoś tak nam umykają. A książka i teatr zresztą ma to do siebie, że rozwija naszą wyobraźnię, bo wszystko, co przeczytamy w książce, nas pobudza do wyobrażania sobie danego bohatera czy danej sytuacji. Tak samo dzisiejszy teatrzyk, który przy w sumie niewielkich rekwizytach potrafił pobudzić waszą wyobraźnię, bo widziałam, że potrafiliście się śmiać szczerze i to jest bardzo ważne, że wyobraziliście sobie pana Tralalińskiego, który tylko nie przebierał się, tylko wzięłam melonik, wzięłam pałeczkę dyrygencką i już wasza wyobraźnia pracowała. To jest zadanie teatru również. Niekoniecznie trzeba się przebierać do końca. Można aktorsko wykorzystać temat i spróbować stworzyć taką postać przy pomocy środków aktorskich. Podobało wam się dzisiejsze przedstawienie? To się cieszę, może wykorzystacie to gdzieś jeszcze w przedszkolu. Narysujecie sobie różne rzeczy, które nam utkwiły w pamięci, porozmawiacie jeszcze z panią i przede wszystkim chciałam was zachęcić również do tego, żebyście uczyli się wierszy na pamięć. Dlaczego to jest takie ważne? Nie tylko dlatego, że pamięć sobie rozwijamy, ale uczymy się pięknie po polsku mówić, bo jak mówimy wiersz, to chcemy go powiedzieć wyraźnie. Tak jak aktor mówi wiersz, to musi go powiedzieć ze zrozumieniem. Musi wiedzieć, co chce przekazać przez taki wiersz i musi mówić wyraziście. I tak trzeba mówić wiersze. Uczcie się koniecznie wierszyków, bo to jest właśnie ta podstawa, która pozwoli wam mówić pięknie po polsku, szanować naszą polską mowę. Nie mówić tam, no, nie, takie o, takie półsłówka, bo to jest brzydkie i niczemu nie służy. Mówić całymi zdaniami, rozmawiać z rodzicami, mówić całymi zdaniami, pięknie po polsku. Nie wstydźmy się naszego polskiego języka i pamiętajcie, że wtedy macie naprawdę większą szansę osiągnąć w życiu sukces. A o to chyba każdemu chodzi, żeby być kimś w życiu. A żeby być kimś w życiu, to trzeba ładnie mówić. Każdy wtedy w szkole czy na egzaminie powie: ho, 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 jak ta dziewczynka pięknie mówi. Zaraz się zainteresują. I pamiętajcie o tym, mówcie pięknie po polsku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję rodzicom, opiekunom, babciom za przybycie. Było mi bardzo miło się z Państwem spotkać. I wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do